Cześć, witamy Was w kolejnym filmie. Dzisiaj powiemy, jak nauczyć psa sztuczki polegającej na zawijaniu się w kocyk. Aby nauczyć tej sztuczki, pies powinien umieć turlać się oraz trzymać różne przedmioty. Aby nauczyć psa turlania się, należy położyć psa w pozycji warowania i rękę ze smakołykiem poprowadzić od jego pyszczka za szyję, skłaniając go do obrotu. Pilnujmy, aby na koniec rękę trzymać przy ziemi. Dzięki temu pies za szybko nie będzie wstawał i do końca prawidłowo wykona ćwiczenie. Co do trzymania przedmiotów, to możemy rozpocząć od nauki trzymania przez psa różnych przedmiotów lub też od razu ćwiczyć na trzymaniu koca. Warto ćwiczyć tę umiejętność na rzeczach wykonanych z różnych tworzyw, bo o ile coś pluszowego pies będzie z chęcią trzymał, o tyle plastik może mu się nie spodobać. Jak tego nauczyć? Przy pomocy kształtowania. Klikamy za każde zbliżenie się psa do przedmiotu i nagradzamy go smakołykiem. Z czasem pies zacznie lekko chwytać go w zęby, aż w końcu lekko unosić. Po kilku seriach ćwiczeń będzie podnosił on przedmiot. Wydłużając moment od podniesienia przedmiotu przez psa do kliknięcia klikerem, nauczymy psa trzymania danej rzeczy przez dłuższy czas. Na rogu kocyka możecie zawiązać supeł, aby psu było łatwiej złapać. Najpierw ćwiczymy trzymanie kucyka. Jeśli pies umie trzymać przedmioty na komendę, to tylko powtarzamy to, a jeśli nie, to uczymy od nowa według wskazówek podanych wcześniej. Następnie uczymy, aby pies z kocykiem w zębach potrafił się przeturlać. Robimy to stopniowo. Nagradzamy psa najpierw za każde przewrócenie się na bok z kocykiem w zębach. Możemy go również naprowadzać ręką ze smakołykiem. Kilka takich serii doprowadzi w końcu do momentu, kiedy pies wykona pełny obrót. Powodzenia!